rzecz chciałbym Wam przekazać. Również rzecz związaną z charakterem. Ja chcę powiedzieć na temat ostrza Bożego charakteru, tak to nazywam, ponieważ jest to dla mnie tak zobrazowane. Ewangelia Jana, 17 rozdział, 26 werset. Mówi tak. 17 rozdział, 26 werset. I objawiłem im imię Twoje i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowali w nich była i ja w nich. Bóg w Tobie to miłość w Tobie. Bóg w Tobie to miłość w Tobie. W ogóle możesz mówić, jak Ty będziesz mówił, Boże, Ty jesteś we mnie, jak mówisz, miłość, Ty jesteś we mnie. Jak mówisz, mój duch jest złączony z Bogiem, to możesz mówić, mój duch jest złączony z miłością. W ogóle nie bój się tak mówić. W ogóle jak mówisz, jest Duch Święty we mnie, to mów, miłość jest we mnie. Zobaczysz, co Ci się zacznie dziać z głową. Zacznij sobie robić eksperymenty, wakacyjne eksperymenty. Jeszcze raz czytamy, 17 rozdział, 26 werset. I objawiłem im imię Twoje i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowali w nich była i ja w nich. Bóg to jest miłość. Bóg to jest miłość. Objawione imię Jezus to jest równoznaczne z objawieniem miłości. Jakiś taki teolog fajną rzecz powiedział, napisał na tablicy, napisał, Bóg równa się miłość. I mówi, to oznacza, że miłość równa się Bóg. On powiedział dalej, mówi, Bóg jest miłością. To oznacza, że miłość jest Bogiem. I tyle. Trzeba w ogóle zrozumieć, jak to funkcjonuje. Kiedy chcę, żebyś tak uczył się też mówić. Bóg we mnie równa się miłość we mnie. Duch Święty we mnie, to jest miłość we mnie. Zobaczysz, co zacznie się dziać, ponieważ umysł Twój, on potrzebuje ruchu. To tak jak mięsień potrzebuje zmiany. Zmiany. Rozumiecie? Zmiany. Jest w internecie taki trening, który przeprowadziłem z moim kolegą. Teraz ten kolega jakoś niespecjalnie się do mnie odzywa, ma swoje tam życie. Niekoniecznie zgodne z moim kierunkiem funkcjonowania, ale w tamtym okresie czasu wierzący człowiek. Znaczy nie wiem, w jakim stanie jest dzisiaj, także nie zachęcam jakoś specjalnie, żeby przyglądać się jego życiu. Natomiast w tamtym okresie czasu, kiedy robiliśmy to nagranie, to była ciekawa rzecz, zrobiliśmy, to jest na YouTubie, możecie to znaleźć, to się nazywa Trening Alleluja. Jesteśmy na takiej dużej siłowni w jednym mieście polskim, a robimy trening i głosimy Chrystusa. I to poszło w ogóle, to jest profesjonalnie było nagrane, bo widzieliśmy wtedy profesjonalnego kamerzystę, on nagrał to. I to poszło na takie różne portale sportowe. I tam się dużo ludzi ponawracało przez to. To było ciekawe, takie dostaliśmy objawienie, że takie coś zrobić. Trening Alleluja. No i on tam fajną rzecz robił. Mówi do mnie, bo wcześniej mówi tak, co chcesz ćwiczyć? Ja mówię, nie, to co? No to może nogi przećwiczymy sobie dzisiaj. Ja mówię, dobra. A on jest zawodowym trenerem kulturystyki. A on robił tak, mówi, tak jeszcze nie ćwiczyłeś. Nałożył mi ciężar, kazał mi zrobić z nim 10 przysiadów na ramię, zdjął mi chyba 5 kg, kazał mi robić następne 10 przysiadów i znów zdjął mi 5 kg i kazał mi robić 10 przysiadów. Po czterech seriach tego, no nie mogłem chodzić, a za kwasy miałem tydzień. Zrobiłem coś innego niż zazwyczaj. I kiedy robisz coś innego niż zazwyczaj w swojej duszy, to ona reaguje prawidłowo wtedy. Ona zostaje uruchomiona, ona zostaje wstrząśnięta. Kiedy zaczynasz głosić sam sobie,
że nie Bóg jest w tobie, tylko miłość jest w tobie. Że jesteś zjednoczony z miłością. Rozumiesz? To dusza twoja doznaje wstrząsu. Wstrząsu. Kiedy zaczynasz proklamować to bardzo silnie i bardzo mocno, to w tym momencie zaczynasz widzieć zupełnie inny obraz Boga zjednoczonego z tobą. W pewnym czasie orientujesz się, że ty po prostu kochasz. Ciekawe zjawisko. Bóg w tobie to miłość w tobie. Idąc dalej, Ewangelia Jana, 13 rozdział, werset 35. 13 rozdział, werset 35. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Znak rozpoznawczy. Po czym rozpoznaje się ucznia Jezusa? Po miłości do innych, odrodzonych z Bożego Ducha ludzi. Nie po darach duchowych. Rozumiecie? Nie po rozwoju służby. Nie po znakach i cudach. Ale po szeroko pojętej miłości uwalnianej do innych, odrodzonych z Bożego Ducha ludzi. Tak mówi Słowo. To jest znak rozpoznawczy. Ewangelia Jana, 15 rozdział, 13 werset, mówi tak. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jeśli kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Jak wygląda sposób przejawiania miłości? Życie kładziemy za przyjaciół naszych. A więc przejawianie miłości polega na kładzeniu życia, nie na uczuciach. Ok? Na tym polega uwalnianie miłości. Ostrze Bożego charakteru jest miłość. To jest ostrze Bożego charakteru. Jak wygląda miłość w praktyce? Trzy podstawowe rzeczy. List do Rzymian 13:10. List do Rzymian 13:10. Miłość bliźniemu zła nie wyrządza. List do Rzymian 12:10. Miłość nie wyrządza zła człowiekowi. A więc wszystko, co wyrządza zło człowiekowi, nie jest miłością. A wszystko, co nie wyrządza zła człowiekowi, jest miłością. Po prostu. To proste rzeczy. Nie komplikujmy tego. Rzymian 12:10. List do Rzymian 12:10. Miłość braterską jedni drugich miłujcie. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Wyprzedzajcie innych w okazywaniu szacunku. Co to jest szacunek? To jest respekt wobec odrodzonego ducha, respekt wobec człowieczeństwa i respekt wobec dzieła Bożego. Szacunek. Po pierwsze jest to respekt wobec odrodzonego ducha. A więc jakie ja mam podejście, które jest podejściem miłosnym? Przede wszystkim respektuję odrodzonego ducha człowieka. Po drugie respektuję jego człowieczeństwo. Po trzecie respektuję działania Boże w życiu tego człowieka. Rozumiecie? Nie respektuję grzechu, nie respektuję patologii, nie respektuję głupoty. To, że się nie respektuje głupoty w czyimś życiu, nie oznacza, że go się nie szanuje. To, że się nie respektuje grzechu, że się nie chodzi na kompromisy, nie oznacza, że się nie szanuje. Rozumiecie, o co chodzi? A więc miłość rozpoznajemy po tym przede wszystkim, czy wyrządzamy bliźniemu zło, czy nie wyrządzamy bliźniemu zła.
Rozpoznajemy również po tym, czy obdarowujemy człowieka szacunkiem, czy szacunkiem nie obdarowujemy. I 1 Koryntian 8:1 do tego. Pierwszy list do Koryntian 8:1. Miłość buduje. A więc budowanie w Duchu Świętym. Jeżeli budujemy kogoś w Duchu Świętym, to go kochamy. Czyli uwalniamy wobec niego miłość. Jeżeli go nie budujemy w Duchu Świętym, to nie uwalniamy wobec niego miłości. To bardzo proste. A więc, jeżeli nie wyrządzam człowiekowi zła, szanuję człowieka i buduję go w Duchu Świętym, to znaczy, że go, że wobec niego uwalniam miłość. Jeżeli wyrządzam człowiekowi zło, nie szanuję go i nie buduję go w Duchu Świętym, to nie uwalniam wobec niego miłość. A więc rozpoznaję to, czy charakter Boży się we mnie kształtuje, czy nie, po tym, że nie wyrządzam ludziom zła. Przestałem wyrządzać ludziom zło. Przestałem wyrządzać ludziom zło. Czy też przestaję wyrządzać ludziom zło. Czy też znowu na kolejnym odcinku życia przestałem wyrządzać ludziom zło. Czy też kolejną przestrzeń w moim życiu ogarnąłem tak, aby nie wyrządzała ludziom zła. To wszystko dowód na to, że charakter Boży się we mnie kształtuje jako miłość. Przyglądam się, czy szanuję drugiego człowieka, czy respektuję jego odrodzenie duchowe, czy respektuję jego człowieczeństwo, czyli to, że ja w ogóle rozumiem, że on jest człowiekiem. Rozumiecie w ogóle, na co polega rozumienie, że ktoś jest człowiekiem? Ja na przykład rozumiem, że ktoś jest człowiekiem. Ktoś na przykład upada. I ktoś do mnie mówi, wiesz, nie rozumiem, bo dlaczego on upadł. A ja mówię, no a ja rozumiem, dlaczego on upadł. Powiedzcie, dlaczego on upadł? Bo on jest człowiekiem. Człowieczeństwo mu się przydarzyło. Rozumiesz mnie? Przydarzyło mu się człowieczeństwo. Ja w ogóle nie toleruję jego grzechu. Ja prosto w oczy mu mówię, grzeszysz. Nie będę mówił, że nie grzeszysz. Nie będę cię klepał po plecach i mówił, jest spoko. Ale ja w ogóle rozumiem to. Rozumiem. Nie akceptuję tego. Nie podpiszę się pod tym. Nie pójdę za tym. Nie obejdę tego dookoła. Nie przyjmę go, tak, jeżeli to coś dalej będzie w nim trwało. Ale rozumiem, nie uciekam, nie zrywam się, nie panikuję, a grzesznik. Mówię, co z tego? Często ludzie w kościele, no a on grzesznik. No mówię, no grzesznik, no, męczy cię to? Czemu cię męczy? Czego się boi, że to przelezie na ciebie? Nie przelezie na ciebie. Musiałbyś się na to zgodzić, żeby to na ciebie przelazło. I co? I respektuję działania Bożego Ducha. Szanuję człowieka przez to, że ja respektuję działania Bożego Ducha. Posłuchaj, jest na przykład ktoś, kto dzisiaj wywinie taki numer, że nie pytaj. Ty, ale on pokutuje wieczorem. I przyjdzie do ciebie jutro i powie, pokutowałem. No i co? Nie zarespektujesz tego, że pokutowałem. Dlaczego nie zarespektujesz? Bo dzisiaj ci zrobił taką krzywdę. Zrobił. Kilka lat temu nasz syn dostał, że inaczej, nabył, bo też wspólnie posiadał z jednym człowiekiem, z dwoma chłopakami pewien narkotyk, dostał się w ich ręce. Jeden z nich go przyniósł mojemu synowi i koledze, twierdząc, że to jest marihuana.
zapalili tą marihuanę teoretyczną. I mój syn zemdlał. A potem stanęło mu tętno. Kiedy przyszedłem na miejsce, to nie oddychał, nie biło mu serce. A gdy potem mi opisywał tą sytuację, to opowiadał, że widział swoje leżące ciało z zewnątrz i mnie, który klęczałem przy tym ciele i nakazywałem, aby duch śmierci odszedł. Wskrzesiłem mojego syna, zabrałem go pogotowie i pojechałem z nim do szpitala. Ale ten chłopak, który przyniósł ten narkotyk, bo nie była to marihuana, tylko był to dopalacz, w którym była syntetyczna morfina, na którą był uczulony mój syn. Nikt nie wiedział, nikt nie lubi testów na syntetyczną morfinę. Do naszego domu, kiedy ja byłem w szpitalu z Wiktorem, ktoś zapukał. Agata otworzyła drzwi, stała tam kobieta i jakiś młody chłopak. Okazało się, że to kolega Wiktora, ten co przyniósł te narkotyki. Myśleli, że Wiktor umarł. Przyszli, on płakał i mówił, że panią, przepraszam panią, mówi, to ja te narkotyki dałem Wiktorowi. On w ogóle był dealerem, ten młody chłopak. Był odrobnik od Wiktora starszy i w tej szkole był dealerem. Ale się bardzo wystraszył. Wystraszył się, że Wiktor umarł. A Agata powiedziała, nie bój się, Wiktor nie umarł. Jest z nim dobrze, jest w szpitalu. Jego matka była przerażona, siedziała w pokoju. Agata go objęła i powiedziała tak. Ale posłuchaj mnie. Gdyby mój syn umarł, dlatego że przyniosłeś mu narkotyki, nie miałabym do ciebie żadnych pretensji. Wybaczyłabym ci i nigdy nie wspomniałabym. I on się rozleciał, ten chłopak, na kawałki. Rozumiecie? Agata powiedziała, prawdopodobnie poszedłbyś siedzieć, dlatego że policja by się dowiedziała, że to ty przyniosłeś te narkotyki. Ale ja bym ci odpuścił. Nie miałabym do ciebie ani grama żalu. A wiesz, mówi, dlaczego? Bo Jezus umarł za mój grzech. Wstał z martwych i żyje dziś we mnie. Ten chłopak wył u nas w domu, ten dealer. Tego dnia postanowił, że już nigdy nie sprzeda ani grama narkotyków. Rzucił dealerkę, rzucił to towarzystwo, wziął się za sport. Zmienił totalnie swoje życie. Ja wiem, czy oddał życie Jezusowi, czy nie. Wiem jednak, widzi moją żonę, to jej się kłania w pół. Mam tego świadki. Miłość daje drugiemu człowiekowi szansę. Szanuje dzieło Boże. Kiedy szanujesz dzieło Boże, kiedy szanujesz Boży mechanizm, uwalniasz miłość. Chcę teraz wymienić konkretne elementy miłosnych działań. Pierwsze, dziękczynienie. To jest przeciwność narzekania. Bardzo ważna sprawa. Musisz wiedzieć, że albo narzekasz, albo dziękujesz Bogu, bo to się inaczej nie klei ze sobą. Jeżeli jednocześnie uważasz, że możesz narzekać i dziękować Bogu, to jesteś w ogóle w wielkim oszustwie wewnętrznym. Jesteś rozdarty. Za wszystko dziękujcie, jest napisane. Za wszystko dziękujcie.
aby uwalniać prawidłową miłość. Musisz zrozumieć, że postawa dziękczynienia jest kluczowa. Cierpliwość, czyli oczekiwanie z pasją. Kiedy kochasz, to oczekujesz. Widzisz, kiedy nie oczekujesz, to się boisz. Ale kiedy oczekujesz, to po prostu kochasz. Jest ciężko i trudno, ale wierzysz i kochasz. Dalej, łagodna komunikacja. Łagodna komunikacja jest bardzo prostą w zaobserwowaniu sprawą. Kiedy łagodnie komunikujesz, to kochasz. Kiedy komunikacja twoja nie jest łagodna, to nie jest miłosna. Dalej, czułość i wrażliwość w relacjach. A więc nie jesteś blisko ludzi dlatego, że musisz. Nie dlatego, że należy. Ale jest to dla ciebie istotne i stanowi coś, czego chcesz. Kiedy chcesz być z kimś, to kochasz. Kiedy musisz być, rozumiesz, to jeszcze nie kochasz. Jeszcze nie. To jeszcze nie kocha. Inaczej, nie uwalniasz miłości. Bo to słowo nie kochasz, rozumiemy, nie uwalniasz miłości. Bo miłość, ona jest cały czas w tobie. Nieobrażanie się, czyli szybkie wybaczanie. Bo obrażanie się, to jest niewybaczenie. To w ogóle uproś sobie. Ktoś mówi, ja wybaczyłem, a wy jesteś na niego obrażony? Tak. No nie wybaczyłem. Obrażanie się jest z piekła. Wybaczanie jest z nieba. Uwalnianie miłości to wybaczenie. Czyli nie obrażanie się. Dalej, rozwaga wypowiedzi. Przeciwność wielomówstwa. Uwalniając miłość, ty po prostu mówisz rzeczy istotne, mające sens. Niekoniecznie wielkie, mające sens. Wielomówstwo to zasypywanie drugiego człowieka swoją osobą. Rozumiecie? To jest wielomówstwo. A kiedy zasypujesz drugiego człowieka swoją osobą, to to ma barwę egocentryczną. Chyba na to nie się włączyło. Dalej, nieplotkowanie. Wszelkiego rodzaju plotka, potwarz, obmowa nie mają nic wspólnego z miłością. Zarówno na poziomie słuchania, jak i uwalniania. Natomiast kiedy wycofujesz się z plotkarstwa, obmowy po twarzy, to kochasz. Jeżeli nie chcesz słuchać plotki o mało obmowy po twarzy, to kochasz. Wyrozumiałość, czyli przeciwieństwo niekonstruktywnym osądom. Osądzać trzeba, bo osądzanie jest to określanie rzeczywistości. Tak? Przyglądanie się, czy jest to prawdą, czy jest to nieprawdą, co ta rzeczywistość prezentuje. Natomiast niekonstruktywny osąd polega na tym,
że nie chcemy przyjąć w żadnym wypadku innego punktu widzenia, który jest w nas mocno wryty. Albo też inaczej, bo może być w nas mocno wryta prawda, ale wyrozumiałość to zrozumienie czyjejś sytuacji. I każdy człowiek to, co robi, robi dlatego, że jest absolutnie przekonany, że ma rację. Jest wielu głupców, wielu ludzi nieposiadających w ogóle wiedzy. Ja, tylko biorąc pod uwagę w ogóle bagno, które znajduje się na Facebooku, zauważyłem taką rzecz, że większość ludzi mnie krytykujących w ogóle nie ma pojęcia w ogóle o wielu fundamentalnych prawdach życiowych. Ja nawet nie mówię takich doktrynalnych, tylko życiowych. Oni nie rozumieją prawd życiowych. W ogóle bzdury opowiadają. Ja jestem wyrozumiały dla nich i moja wyrozumiałość polega na tym, że ja z nimi nie prowadzę dysput. Kurczę, dlaczego ja mam z nimi dysputy prowadzić? Ja w ogóle rozumiem tych ludzi. Ja rozumiem, że oni nie rozumieją. Ja ich nie usprawiedliwiam, ani w ogóle nie tłumaczę jakoś przed społeczeństwem. Nie, ja natomiast w sobie rozumiem, często na przykład ktoś mi mówi, wiesz, tam ktoś coś napisał, ja mówię, wiesz co, ten człowiek naprawdę nie ma bladego pojęcia o życiu. W ogóle bądź dla niego wyrozumiały. Wyrozumiałość natomiast idzie jeszcze głębiej, idzie, jest jakby związana ściśle z relacjami, które mamy z innymi ludźmi. Bo tak naprawdę musicie zauważyć to, że większość konfliktów on jest na poziomie codzienności. To nie są konflikty o wielkie rzeczy, ale niezgodności w małych sprawach. Czemu to zrobiłeś? Czemu tam to położyłaś? Czemu to wyrzuciłaś? Wyjaśnij. Dlaczego, kurczę? Nie wiem. Może dlatego, że jest 36 stopni dzisiaj? Może dlatego. Może dlatego na przykład. Wyrozumiałość. Czyli zrozumienie sytuacji drugiego człowieka. Jeszcze raz mówię, to nie oznacza, że to jest tolerancja, tak, na grzech, na patologię. Nie, w żadnym wypadku, ale zrozumienie. Następny element miłosnego działania. To wierność i posłuszeństwo prawdzie to przeciwstawna buntu. Kocham, więc jestem wierny i posłuszny prawdzie. Jeśli nie jestem wierny i posłuszny prawdzie, to nie kocham. Następnie to pracowitość. Człowiek pracowity to człowiek kochający. Leń śmierdzący to nie kochający. Proszę. Następnie to wstrzemięźliwość. Kocham, więc umiem się wstrzymać w różnych sytuacjach. Dziś w nurcie charyzmatycznym ta przestrzeń pod tytułem Wszystko mogę w Chrystusie zrobiła taki krok dalej, mówiąc w ogóle najważniejsze jest to, żebym się sam zrealizował. Wiecie, ja wiele uczę w samorealizacji. My się mamy realizować, ale przepraszam, nie kosztem innych. Okej? Realizujmy się na maksa. Osiągajmy wszystko, sukcesy, wielkie rzeczy, ale nie po trupach, okej? Okay? Nie po trupach. Nie polega na tym, żebyśmy po trupach do czegoś doszli. Bo Jezus powiedział, ja jestem droga. Nie tylko, że jestem życie, ale jeszcze jestem droga. Ważna jest ta droga też, którą idziemy. Ważna jest droga, wstrzemięźliwość, czyli powściąganie siebie, powściąganie różnych rzeczy w swoim życiu.
Częstokroć, żeby kogoś nakarmić, trzeba odebrać sobie od ust. Tak bywa. To jest właśnie wstrzemięźliwość. Bo dla wielu wstrzemięźliwość polega na tym, że wstrzymuje się jedynie przed robieniem jakichś złych rzeczy. No nie chodzi, że się wstrzymuje przed robieniem złych rzeczy. Tu chodzi o to, że jak masz dwa jabłka, większe i mniejsze, i idziesz do swojego znajomego, to dajesz mu większe, a sobie zostawiasz mniejsze. To jest wstrzemięźliwość, ok? To jest zadziałanie na czyjąś rzecz. Wstrzymanie się. Często ja mam rację. Słuchajcie, ja często w ogóle wiem, że w jakiejś drugorzędnej rzeczy ja mam taką rację, że się w fale nie mieści. Jestem w stanie to argumentować w ogóle człowieku. 10 argumentów jestem w stanie na to podać. I wiem, że jak ktoś w ogóle przeciwko temu by wystąpił, to jestem w stanie mu absolutnie wyjaśnić. Rozumie, że on jest w błędzie, a ja nie. Tylko jednocześnie zauważam, że ten człowiek może być tak słaby, tak? Że teraz moja siła determinuje mnie do tego, abym ja ustąpił. I to jest wstrzemięźliwość. Bo świat się nie zawali, tak, jak nie zrobimy tego, co ja chcę. No świat się nie zawali. I ostatni element miłosnych działań to wesołe przeżywanie codzienności. Przeciwna martwienia się i troski. Wesołe przeżywanie codzienności. Codzienność, która jest nam dana od Boga do tego, aby przeżywać, aby się cieszyć, aby wyciągać radość. Jeżeli przeżywam codziennie życie w sposób radosny, to kocham. Jeżeli narzekam, martwię się, załamuję, to nie kocham. Dlaczego chcę wam pokazywać takie rzeczy? Bo ja wam tylko daję takie ogólne zarysy związane z charakterem naszym. Chcę, żebyśmy potraktowali te nauczania dzisiejsze jako pewnego rodzaju obraz. Nie do tego, aby ściśle naśladować każdy z jego elementów. Nie. Ale żeby umieć w różnych sprawach swojego życia skorzystać z tego, co ja dziś powiedziałem. Chodzisz w Duchu Świętym. Skorzystaj z tego, o czym mówiłem. Przyglądaj się temu, analizuj, poddawaj te rzeczy Bogu. Dociągaj do doskonałości, bo On powiedział, bądź doskonały, jak ja doskonały jestem. Oto mój charakter, mówi Bóg, doskonały charakter. Rozważaj go, wprowadzaj w życie, analizuj. Przyglądaj się na to, jak żyjesz, jak czujesz, jak funkcjonujesz. Jeżeli jest to inne niż mój charakter, uznaj, że jest to błąd. Chciej się zmieniać. Przebywaj ze mną, dalej rozważaj mój charakter. Będziemy razem nad tym pracować. Amen. Wstańmy proszę. Ojcze, ja dziękuję Ci za te 3 dni spotkań. Duchu Święty, ja chcę, żeby te spotkania, one były dla ludzi silne, aby były dla ludzi mocne, aby były dla ludzi pełne satysfakcji wewnętrznej, żeby ludzie wyciągali z nich wnioski, żeby wyciągali z nich Twoje prawidła. Duchu Święty, poruszaj się po prawdach, które zostały tutaj powiedziane w ludzkich duszach. Ojcze, w imieniu Jezusa my wytyczamy granicę z krwi Jezusa i ogłaszamy, że diabeł nie może tknąć niczego, co zostało tutaj powiedziane i zasiane w ludziach. My ogłaszamy w imieniu Jezusa, że żadna demoniczna siła tego nie będzie niszczyć, żadna demoniczna siła nie będzie tego wykradać, nie będzie tego zacieniać. My ogłaszamy wzrost i 100-krotny plon. Amen.